Witam Was wszystkich, moi fani. Chciałem Wam podziękować za ten czas spędzony. Wczoraj sprawdzałem statystyki mojego kanału, czyli ten trzeci kanał od dnia 2 sierpnia 2021 roku. Sprawdziłem statystyki, to do tej pory obejrzało mnie, ogólnie to są wyświetlenia. Nie znam algorytmu YouTube'a, ale wiem jedno, że przez te dwa lata 263 tysiące na zwykłego szarego Polaczka to jest naprawdę zacny wynik. Dużo osób się ze mną jednoczy, dużo osób mnie wspiera, dodaje otuchy, rozmawia przez telefon, zaprasza mnie do siebie, a nawet teraz dostaję niespodziewane paczki, prezenty na święta. Ale to naprawdę ktoś miał gest. Niebywały gest. W życiu bym się tego nie spodziewał. Powiem Wam tak, moi fani, jak usłyszeli o tym areszcie, po prostu sympatyzowali się ze mną ze względu na moją osobowość, na to, co przeżyłem, na moje zainteresowania, ale dostałem wspaniałe prezenty, dosłownie wczoraj i przedwczoraj. Wspaniałe prezenty. Najka takich w życiu nie dostała. Ona się cieszy, podnieca, że dostała miśka tak wysokiego jak ona sama. Misiek warty tam ile? Z 50 zł. A ja dostałem naprawdę takie rzeczy, że ona by sobie mogła pomóc. Jeszcze raz chciałem wszystkim serdecznie podziękować za pomoc, za wsparcie, za dobre słowo, za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie wspieracie, za to, że mnie oglądacie, słuchacie, że do mnie dzwonicie z prośbami, radami, ze słowem otuchy, że współczujecie mi tego bestialskiego aresztu. Za wszystko chcę Wam podziękować. Kiedyś Wam się odwdzięczę. Jak tylko dostanę odszkodowania za ten areszt, to przysięgam, że odwdzięczę się każdemu, kto mi pomógł. Nie tylko materialnie, ale też w inny sposób. Pamiętacie filmik, jak mówiłem, że fani wszechstronnego mistrza to jego największy skarb. Wtedy, kiedy byłem chory, to co tam podejrzewali u mnie COVID-a w Płocku. Wciąż aktualna. Moi fani są moim skarbem. Może mam małą oglądalność w porównaniu do tych, którzy mają po miliony wyświetleń, czy to filmików, czy kanałów. Ale ja sam z siebie jestem dumny, ile osiągnąłem, będąc kompletnie sam. Nie mając profesjonalnych ludzi, profesjonalnego sztabu, profesjonalnego sprzętu, po prostu robić to samemu od siebie, nie mając praktycznie nic, mając jedynie telefon komórkowy, garaż, pokój, laptop i wszystko. Jutro Wigilia. Z tej okazji chciałem życzyć Wam wszystkiego najlepszego. Zdrowych, wesołych, szczęśliwych, pogodnych świąt, Bożego Narodzenia,